Witam, mam na imię Magda. Urodziłam się z prawostronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Przeszłam 9 operacji. Przyjechałam tutaj, bo akcja pani Magdy Bogulak dała mi nadzieję i szansę na ładny uśmiech. Witam serdecznie, nazywam się Marta Grzegółka. Na co dzień wykonuję makijaż permanentny i szkole w Gdyni. Przyjechałam dzisiaj do Warszawy, żeby wziąć udział w akcji Sercem Malowane. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę przyłożyć do tej szczytnej inicjatywy swoją cegiełkę. Dzisiaj postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najlepiej pani Madzia czuła się zaraz po wyjściu tutaj od nas z salonu. Będziemy starać się u Madzi dzisiaj wyrównać ładnie czerwień wargową, zrobić symetryczny łuk kupidyna, a także nadać ustom naturalny kształt. In my hands, like 100 million tiny grains of sand. I can't let them slip away way too fast. Gotta see the beauty in every single deep breath. 'Cause an adventure awaits only for the meager and only for the brave. I'm smiling 'cause I'm eager to chase it today. I won't wish away all the minutes like they were meaningless. Gotta get my heart set. Wanna look upside up, looking back. Keep my hands still ready for the uphill side. Jestem już po zabiegu. Jestem bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa ze swojego nowego wyglądu. Wszystkie dziewczyny zachęcam do akcji Sercem Malowane i chciałabym podziękować dla Magdy Bogulak i oczywiście dla mojej Marty, która mi robiła ten cudny makijaż. Dzisiejszy dzień był dla mnie pełen emocji i z pewnością pozostanie na długo w mojej pamięci. Dlatego przede wszystkim szczególnie chciałabym podziękować mojej modelce Madzi. Mam nadzieję, że przynajmniej w niewielkim stopniu mogłam przyczynić się do tego, że uśmiech na jej twarzy będzie częściej gościł. I co mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że miarą prawdziwej wartości człowieka jest to, ile może od siebie dać. Dlatego też dziękuję bardzo pani Magdzie Bogulak, pani Agnieszce i całej ekipie za to, że stworzyli tak piękną ideę i że umożliwiają dziewczynom niesienie pomocy, bo wydaje mi się, że warto naprawdę pomagać. Dzielmy się dobrem, bo ono wraca.